dobra. Flight 41, odpalamy silniki. Ford 2 przyjął. Ford 3 odpalamy. Mamy ustawione na kierunek na IP, tak? Przezbrojeni jesteśmy w komy, te OPF-y dwójki z tyłu na tablicy, tam pokrętło środkowe czwórka. Jedną hit można też włączyć w razie czego, bo jest zimno. Tak się zastanawiam, odpalamy engine ITI? Bo na razie jest w pozycji neutralnej, ani dust, ani engine, tak? Jest, wiesz, silniki mają na w tym momencie. IC Ford 1 gotowe do lotu. Co jedziemy? Co startujemy? No dobra, wejdźmy na częstotliwość lotniska i po prostu powiedz, że kołujesz do pasa, nie? Na 10. Ach, trzeba było zmienić. Myślałem, że... Dobra, ok, przepraszam. Magic Aqua 1, to shift flight. W tej chwili po starcie z Farpu Dallas kierujemy się do naszego IP point. Drodze. Widzisz niebieski na datalinku? Ford 2-1 do Magic. No to się trochę. Nasz flight będzie czekał z opóźnieniem do startu jakieś 15 minut. Roger. Kurwa, ja się zajebałem, czekaj. Teraz będzie chorosy. Sorry, mój błąd, kurwa. Spojrzałem, wydawało mi się, że pokrętło jest ustawione. No, kurwa, czasem jak straki radzisz, ty wiesz, kontent spojrzysz, to też... Ki, to mój błąd. Patrzę, jedynka, tu już, wiesz... Winniak, chuj. To był nasz Krzysiaczek, ten nastawia. Flight Ford 1 kołuje do pasa 8 w Kutaisi. 160 na ludzi. Pierwszy kołuje. Drugi kołuje. Fajny jestem pierdolet, kurwa, no nie ma co. Sorry, byłem na 10 kanale, już ruszam.
Super Beskid. Master Arm, myślę, pomału gdzieś już. Ile mamy tam do roku? 25. Dobra, na krzyż. Flight Fort One zajmuje pasku Tyson. Hamulec, cała naprzód. Trzeci potwierdź się wizualno, nie? Trzeci blind. Drugi blind. Wizual, dobra, lecę za... Wizual. Speed check. 10 na dwójkę na IP port. Pierwszy 680, będę równał na 700. Zakręcam na 0. Widzi duże miasto, most, kurwa, tam będzie jazda. Wiem już mniej więcej, gdzie on jest wypozycjonowo. To jest to samo miejsce Beskid, co ostatnio. Pamiętasz tą ostatnią misję? A, bo to był zbad. Dobrze myślę? O, to myśmy się tu z tej strony bili, tak? To jest nie... Ale no to jest nie, ale... Pierwszy równuje. Dla mnie to samo miejsce mniej więcej. Dla ciebie może będzie nowe, ale to jest praktycznie widać, wiesz, myśmy widzieli, jak byście tam napierdalali na ziemi, tak? To było w lewą stronę, tak jak rzeka tam ciśnie. To jest Zugdidi jako IP Point, tak? To są miasta tu po naszej lewej. I kawałek tak jakby na prawo od miasta na rzece jest most i oni przez ten most będą wchodzić. Tam się zjeżdżają chyba trzy drogi z tego co kojarzę.
Pierwszy otrzymuje prędkość 650. Tak jak drugi. Trzeci im pozyskuje. Odległość do waypointu w tej chwili 12,5 do IP. Przechodzę na waypoint bridge. Jest waypoint bridge, odległość 17,5. No to trzeba się pomału gdzieś tu szykować do wypracowania. Drugi opozycjon. Master. Proszę, wyłączam dym. Nad mostem mniej więcej wisieć, wiesz, podobno. Więc cele powinny być dużo, dużo przed nami. Nie wiem, jak on to gdzieś, ja tak sugeruję, widzisz tą wiochę Gali, to miasto, tak na lewo, na 10 od bridge'a. Podejrzewam, że jednostki tu są na triggera ustawione. Jadę niecałe 100 km w tej chwili, 0,87, tak? Pierwszy, altitude 4000 w tym momencie osiągnięte. Będziemy skręcać na kurs 270 za 3, 2, 1, go. Wzrost. To chyba możemy spokojnie bodajże wlecieć. No ale idę. Mam nadzieję, że ci tam siwe drogi nie zaleciały. Nie, wszystko gra. Jeden do Fort 1-3, takie pytanie. My się mamy znaleźć stricte nad tym waypointem bridge. No, podlećcie na nie. Na tej częstotliwości ołówków, wy macie tą częstotliwość jako swoją, czy gadacie teraz na tej ogólnej? Gadamy jako ogólnej. Prosty, pierwszy prosty. A, przyjął, dobra. Jakbyście później mogli nie gadać na tej częstotliwości awaksa, tylko przejść na jakąś tam swoją, byłoby miło. Okej, to przechodzimy na każdy na swoją. Fort One przechodzimy na pierwszą, na pierwszy kanał.
Magic 41, Flight 41 osiąga w tej chwili rzekę na koło Zugdili. Mam was na radarze. Sugeruję, żebyście troszkę jeszcze jednak weszli wyżej i możecie zmniejszyć prędkość. Nie możemy zmniejszyć prędkości. Proszę. Ford One, zmieniam częstotliwość. Coś baski, to mi nie będę od razu tu przy tym moście, tylko mi będę dojeżdżać. Ciężko wie, co ten Krzysztof wymyślił. Dobra, obstawiam prawą flankę, jakbyś coś zameldował u siebie, no to melduj, tak? Ty bierz wtedy lewą tam od strony wybrzeża. To słuchaj, to przed mostem jest górka, tak? To jest separacja tutaj. Ty bierzesz lewą od połowy górki w lewo, tak, od mostu, ja biorę od mostu w prawo, tu przed tą górką i ciochran. Ty masz tam trochę więcej, bo podejrzewam, że z tamtej strony będą podchodzili od lewej, nie? Po wybrzeżu, po tej drodze. Tutaj jak ta wiocha, jak to miasto jest tam na lewo od górki. To nie gdzieś stamtąd mi się wydaje, że przydrepczą. Ja z prawej, no na razie nic nie widzę. Magic, Flight 41 osiągnął cel. Lecimy wzdłuż rzeki, kurs 230, altitude 6600 metrów. Kontynuujemy wznoszenie. Proszę. Roger, widzę was na radarze. Widzę Beskid, ja widzę, tylko nie wiem kurwa na skąd ten, nie napisał skąd. Szukaj swoją mańkę, ja mam po prawej most i patrzę. Kurwa, pogoda jest tak spierdolona, że ty nie odczujesz, co jest drzewo, co to. Jak sytuacja u ciebie? Dobra, mam konwój z prawej, konwój z prawej. Beskid, konwój z prawej. Konwój z prawej, 9 kilo od mojej pozycji. Heading, już ci mówię, północny. 9 kilo, drugi pojazd od lewej strony, jak kolumna jedzie, ona jedzie ze wschodu na zachód, to jest SA gdzieś 13. No ja mam 9 kilo, tylko że są w ruchu, kurwa, miotam no jak szat. Widzisz ich w ogóle? To no, oni mają 9-4 od mojej pozycji, to jeszcze się nawet nie zbieram do strzelania, podsunę się tu bliżej tego mostu, tak? Też mnie. To u mnie puści. Dziewięć i pół jeszcze schowani za drzewami w tej chwili. Dobra, będę miał punkt tutaj, oni będą tak naprawdę od mostu na prawo podjeżdżali pod skraj górki, nie? To tu ich myślę, że będzie można pierdolić. Przynajmniej... Wiesz co, tu jest taki przesmyk właśnie. Na lewo będzie taki kawałek, on tak, są takie przesmyki, trzeba będzie w tych przesmykach atakować. Magic, to Ford 2-2.
Uruchamiamy się i będziemy gotowi za chwilę do startu. Roger. Kurwa, 10 kilo mam cały czas do nich, no pojebało. No tak, ale nie ma co zmieniać pozycji, bo oni przyjadą, więc za chwilę będziemy musieli się cofać, więc lepiej utrzymać to, póki nie wejdą, wiesz, zaś. Magic Fort 1 na czyjej częstotliwości jest z powrotem? Fort 1 sugeruje, żebyś na razie pozostał na flightowej częstotliwości, a coś będzie to było. Na razie jest clear. Fort 1 przyjął. Beskid, ja ich pilnuję, sprawdź tam lewą stronę, czy nie mamy niespodzianek z lotu. Dobra, dobra, rozumiem. No ja tych chujów, ale nie mogę ich jeszcze zobaczyć. Co za drzewanie w takim pojebanym przesmyku. Takie jak dolince. Zaraz nam wyjdą 8,5 km, teraz już będę mógł do nich jechać. Czekam, Beski też się tylko pojawi. Ja też. Ale tam jest górka, wiesz, mi się wydaje. Fort 1 Magic. No dzisiaj czekam na nich już teraz. Nie? Fort 1 Magic. Stawiam się równolegle praktycznie z tą drogą. Zaraz powinienem ich mieć 7 km. Dobra, mam, odpalam wichra do SA-13. Pierwszy, drugi pojazd w kolumnie. Dobra, ja ich będę stukał, nie bój. Kurwa, chyba wichur jest. Dobra, mam cel 6-8 km, odpalam wichra, poszedł. Teraz powinien wejść, jest akurat czas przez mnie. Short, 2-1, do 2-2. Awaryjnie na siłka. Odbór. Tam jest jeszcze siłka w kolumnie i na końcu ZSU. Przedostatni pojazd. Boom, target. Short, 2-1, do 2-2, odbór. Biorę siłkę, dobra, spokojnie, biorę siłkę, pilnuj czołgu. Biorę siłkę, pilnuj czołgu. Rozpierdolę opalotkę, a resztą się zajmiemy jak przyjedzie. One i tak nie staną nawet jak ich tam, wiesz, spunktujesz pierwszego, bo widzę, że przejeżdżają przez wrak. Boom, target. Odpalam trzeciego wichra do ZSU. Short 2-2 do meczu, zrobię 6,5. 5-5, Fort 1. Stanęli, Beskid stanęli. Fort 2-1, jak mnie słyszysz?
słyszę cię dobrze. Dobra, o, tam gdzie się pali, oni stanęli teraz. Okej, dobrze. No, mam problem z moim skrzydłowym Ford 2.2, nie mogę się z tym połączyć, nie wiem czego. No i mam do częstotliwość 121, witam też, nie słyszę. Próbuj tam, ja jestem zajęty sterowarką. Kurwa, może zdąży przed drzewami. Trzyma, pierdolnie. Pierdol. Zostały nam dwa BMP, biorę tylnego BMP. Ten z przodu czołg może spróbować do niego strzelać, albo wal do tego, wal do tych dwóch pierwszych, co są. Dwa pierwsze on gasi. Ja biorę ostatniego. Dobra, spokojnie, poczekaj. Ostatni dostał. Te dwa stoją uziemione. Medic 1 na koła 1, czy nasza pozycja jest nadal bezpieczna tutaj koło Zugdidi przy rzece? W pobliżu macie aktualnie 29 km od was 2 migi, ale teraz akurat 3 nasze Ford 1 zajmuje się tym. Copy that, jesteśmy mniej więcej na północny wschód od miejscowości Zugdidi i tutaj będziemy mniej więcej pozostawali. Więc tam informuj na bieżąco. Proszę. No i dobra. Ford 2.1, kolejny na pas 08. Ja mam 6, rytmy. Ty, chyba już nic. Nie ma, jest rozpierdolone wszystko. Szukaj konwoju z lewej. No nie, wiesz co, jak chyba ten czołg wybuchł, to przy okazji tego BMP, którego dla ciebie zostawiałem, tarachnął. Tak mi się wydaje. Beskid, potwierdzam moją teorię. Te trzy jednostki, co tam były ostatnie, to się palą. One na pewno zostały... Jest tu kolejny konwój z prawej na górę. Kurwa, mam problem ze skręcaniem, nie wiem czego. Na prawo od obecnej pozycji tych celów, w prawo. Co jest do chuja? Tak, potwierdzam. Niestety muszę go przerestartować. Mam problem z nami. Ja mam 7-8, ale nie mogę jeszcze twardego. Spoko. Akuła, uważaj, wasz miga po lewej stronie. W odległości 7 km. Akuła 1, co sobie... do Magic One jest hot. Copy. Jesteśmy równolegle z rzeką, możemy co najwyżej zniżyć lot, nic więcej nie możemy, bo aktualnie angażujemy kolumny. Beskid, odpaliłem do strzały SA-9 jako pierwszy, tam trzeci pojazd w kolumnie, nie wiem czy wejdzie, bo akurat wchodzą mi w drzewa, ostatni pojazd to sił. Akuła, uważaj, masz na plecach miga, w odległości 3 km od ciebie, z kursu 262. Ty, przerywam. On mam go za dupą, uciekam gdzieś. Tak, schodzę do ziemi. Akuła, ostatnia wiadomość odwołana. Możesz spokojnie kontynuować misję.
Hawking 1 na kółach kontynuuje misję. Zapilnujesz tamtych wariatów? Odpali. Akuła 1, Akuła 1, SM9, pocisk w powietrzu. Kurwa, mam wątpliwości. Wyprowadzaj. Akuła 1, dark steel. Co ze steel? Drugi konwój jest na pozycji tego pierwszego, na tych dymach. Drugi konwój jest na pozycji tego pierwszego w dymach. Uważaj. Tam są dwa. Dobra, dostała, potwierdzam. Kurwa. Widziałem to, masz więcej wichrów, angażuj już wchodź. Balę do siłki, wichura. Tam jest na końcu siłka, uważaj. Poszła wichura do niego. Jestem na twojej godzinie 8, ciutkę nie. No na tej samej wysokości. Wichura do siłki. Target hit. Ale tam jeszcze coś dla tego lasu wybryknie, nie? Z większą wysokość. Szykuję się. Ja mam 4 wichry i 24 i pełne magazynki na wodzie. Dobrze. Ile masz wichru? No ja mam 4, to mamy 13 wichur i jeszcze pełno pestek i nie kierowy. No będziesz miał ich z prawej na lewo, tu za tym kordonem drzew, tu masz taką fajną przejściówkę. Twoja ósma równolegle z rzeką stoi praktycznie. Prawie, że równolegle z tą drogą. Twoja ósma, Beskid. Twoja ósma równolegle, tak jak ty ustawiony. Kurwa, nie widzę wizuala, co trzy ludzie dziś widziałem. Twoja dosłownie, zaraz będę cię, będziesz mnie widział na dziewiątej. Sorry, dwa zamiany pas, kutajski. Flary teraz. Powinieneś widzieć flary na swojej dziewiątej. To jestem wzdłuż rzeki. Ty to pilnuj tych gadów tam, ja obserwuję, czy tu lewa mańka nam się coś nie wysrywa. Czy to z lewej nie mamy koguci? Ogląda mańka na czas. Daleko? Dobra, widzę. Dobra, odpalałem do środku konwoju. Nie wiem w co, ale jak walnę, to walnę coś na pewno. Jest środek konwoju, jestem równolegle z drogą, zaraz będę miał te pierwsze czołgi tu jeszcze. Dobra, mam coś na początku konwoju, angażuj. Ty, ja biorę ten pierwszy konwój, bo oni mi z lasu wyjeżdżają. Dwie wichury, u mnie 4 czołgi w konwoju, znaczy 2 czołgi, 2 BMP. BMP to można działkiem obrzygać, czołg musisz wichrać. Kurwa na drzewie.
422, tu Magic, jeśli potrzebujesz nas tam, to lecimy po prostej. Teraz trzeba będzie Beskid przychodzić na działko po prostu z nimi. Bo spierdałeś po amunicji. On nie został jeden wichr, dwa wichry, przepraszam. Ale to niepewne. Trzymaj się, to zostaw ich. Ja już tutaj przy tej odległości działka będę gnął od zaraz. Sprawdź tą drugą kolumnę, co tam atakowałeś. Tą drugą, tam gdzie się dużo paliło. Zostaw mi tych, co jadą już do mostu. Ci najbliżsi do mostu, to ja ich już będę tu tłuk z niej kierówek i działka. A ty bierz tamtą resztę. Poczekaj, ustaw się, wiesz. Krzycho mówił jakieś tu utrzymaniu pozycji, ale to ja tu nie widzę utrzymania pozycji, jak my jesteśmy puści jak bęb. Mam BMP 4-8 km od mojej pozycji. Przechodzę na nie kierówki i działko. Będę go gnoił tam, kurwa, męczył. On ma to samo działko, to się pobawi. Zostało jedną BMP, które mi tutaj jedzie w moim kierunku, ostrzeliwuje jego działko. Nie chcę już mam na wichr. Cztery kilo w mojej pozycji. Chyba zdecyduje się na atak strzelot. Tu Fort 2 do Magic, idziemy prosto na kapę, mam, bijemy na wysokość. Dobra, to jedniście, biorę tego jednego bank. Będę go montalił. Trzy. Trzy, dwa. Tu Ford 2-1 przychodzę na kanał. Na cierpliwość. Ja też do... 2-1. 1-2-1. Ten tu blisko mostu. Kurwa, rozdrucznie. No wiem, widziałem, to jest strasznie gęsto. Dobra, mój BMP chuj strzelił, to chyba do tego samego. Przeszedłem na nie kierówki.
Dobra. Nie, nie, spokojnie, się tu do hajca go tylko dobiedział. Dobra, bierz go, strzelaj wtedy do niego. Ja go nie widzę, ja go mam, jestem kompletnie black. Dobra, odsłania. Obserwuję. Masz nie kierówki, to najpierw go działkiem. Jak trzymasz go, to go gnuj już działkiem. Działko, nie kierówki i, do, i ogień. Beskidzie, ja go nie widzę. Widzę go. Widzę tego małego chuja. Dobra, przeszedłem na... Żyję, żyję. Mam wichra, zaraz go chyba z wichra zajebi. Co dalej od niego? Sta, uciekaj, uciekaj, uciekaj. W dół i rura. Szuka nas laserem. Ustawiamy się na poprzedniej pozycji, czyli tu w prawo do miasta. Nad miasto i z tamtej strony będziemy hamagnąć. Nie już przez to. U mnie dwie wichury. Nie za dużo działu. Około 110 nabojów. Dobra, zwrot przez lewe skrzydło, bo przez prawe ciężko mu idzie. Widzisz tego gnoja gdzie? Kierówek. Co nie widzę bez jakiego pozycji. Dobra, mam go. Mam go, walę z działka do niego. Jest, posłań, kurwa, poszedł wicher. Czy wszedł, bo blisko. Dobra, destroy. Już nie, już nie. Ceasefire, trzymaj ją, trzymaj się, trzymaj się. Z tej strony chyba wszystko już, tak mi się wydaje. Słuchaj, jak masz nie kierówki, to weź tam jeszcze przeczesz po tych, tak? Zobacz, czy tam coś jeszcze zostało. W razie jak coś, to tylko w dół i ogień, nie? Idź wzdłuż drogi i zobacz, co się jest. Ja śledzę za tobą, w razie jakby coś podrykało, to uciekaj w prawo. Nie dość, że cię drzewa osłonią przed ich tych, to jeszcze ucieknie z dala na nasz teren, nie?
to co, ustawiamy się znowu tam na ten, na ZUBDD, wracamy na IP, dawaj w prawo odbijaj i tam bez idzie.
Zajebiście wyjebało mnie, zajebiście. O, wyjebało mnie. No to by było tyle z latania dzisiaj. Możesz tam powiedzieć Awaksowi na 124, że mnie wykraszowało z DCS-a. Nie wiem, wchodzić Beskid? Sensu, co? Wiesz co, to przeskoczę szybko na TS-ie do kanału Krzycha i się po prostu zapytam, nie? No. User left your channel.
User joined your channel. Wiesz co, Beskid, to już nie ma sensu, tak? Z tego co Krzychu mówił, to konwojów to już tam wszystko będzie raczej. No nie wiem, jak chcesz, to możemy wejść, jeszcze mogę wejść i możemy jeszcze się przelecieć tam po prostu kontrolnie, powisieć chwilę przy zbrojeni. Jak nic nie będzie, to wrócimy. Jak ci się chce. Kurwa, niespecjalnie. To wracaj spokojnie do domu. Tu tobie zostały jakieś niekierówki, tak? I działko. Co? Nie rozumiem. Jest co? Czekaj, bo mi kurwa znowu ten TS tu głupieje. No tak mi kurwa dzisiaj ten net przypierdala jakoś. Nie wiem czy mi router się kurwa 66 strat parkietu. Czekaj. Co? Zaraz będę, wiesz co, zaraz będę. User disconnected from your channel.